Nasz temat przewodni to trendy w projektowaniu ogrodów. Będę chciała podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem, które zdobyłam poprzez chociażby projektowanie ogrodów i to w każdej skali, ponieważ prowadzę pracownię architektury krajobrazu Natura Zieleni. Prowadzę również nadzory jako inspektor nadzorów terenów zieleni. Jestem wykładowcą na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i również opiekunem dwóch kierunków na dziale podyplomowym, czyli projektowanie ogrodów przydomowych i projektowanie terenów zieleni. Prowadzę również szkolenia ogólnie z projektowania ogrodów, szkolenia również z programu Garden Filia Designer i jestem redaktorem w takim nowym portalu, który dopiero tworzymy dla ogrodu.com. Również jestem certyfikowanym specjalistą terenów zieleni. Jeśli chodzi o tematykę, czyli trendy, czyli to, co jest na topie, to musimy też powiedzieć o tym, co na topie nie jest. I tu moglibyśmy zacząć od takich oczekiwań inwestorów, które były, na szczęście. Często słyszeliśmy jako praktycy, Państwo pewnie również, o tak zwanych ogrodach bezobsługowych, żeby tam nie trzeba było za dużo przy nich pracować. Jaki to jest ogród? Czy w ogóle taki istnieje, ogród bezobsługowy? Często sprowadza się to przynajmniej w takiej myśli inwestorów do tego, że będzie to ogród z samymi iglakami. No bo tak, nie zrzucają liści na zimę, no zasadniczo nie kwitną, w związku z czym jakby ta liczba tych zabiegów pielęgnacyjnych jest bardzo ograniczona. Ale czy ten ogród jest żywy? Czy tam w nim coś się dzieje? Czy on wzbogaca bioróżnorodność? No tu moglibyśmy nad tym dyskutować, tak samo jak nad walorami takimi wizualnymi aspektami takich ogrodów. Taki widok tutaj celowo nawet na dwóch zdjęciach z tujami wzdłuż granic działki. To jest widok, który już trochę odchodzi do lamusa na szczęście i ja też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że już coraz częściej słyszę od inwestorów, że potrzebują oczywiście, żeby żywopłot w ogrodzie się pojawił, ale mówią od razu, byleby to nie były tuje. Także na szczęście one już trochę schodzą na dalszy plan. Mają swoje zalety, bo nie można powiedzieć, że nie. Są łatwo dostępne, dość odporne. Łatwo je wymienić, jeśli któraś z nich wypadnie. Rosną dosyć szybko. Wszędzie można je kupić. Także jakby dla osób często już wyczerpanych finansowo po realizacji, po budowie domu, wykończeniu wnętrza, ten budżet jest bardzo okrojony i bywa tak, że nawet jeszcze w tej chwili trafiam na ogrody, gdzie jest tam trawnik i posadzone dookoła tuje. Jeszcze kilka lat temu od tego nawet można powiedzieć, niektórzy zaczynali budować dom, że obsadzali sobie już małymi sadzonkami tuj i niech one sobie tam rosną i niech stworzą w przyszłości ten zielony mur. Jak wiemy, tu też w zależności od tego, jaki to rodzaj tuj, czy to jest taka stożkowa, typu ten popularny szmaragd, która no, nie będzie rosła taka zwarta, nie stworzy nam zielonej ściany, tylko będzie to raczej taka coś, co przypomina, nie wiem, zęby. I czasem jak okiem sięgną, tak widzimy dookoła wszystkie działki w ten sam sposób ogrodzone. Na szczęście już można powiedzieć, że ten widok i ta świadomość stosowania różnych roślin w ogrodzie się zmienia. Co jeszcze? Rezygnacja, często tak do tej pory można było zauważyć rezygnację w związku z brakiem czasu, może też brakiem finansów i ograniczeniem ilości pielęgnacji, rezygnację z trawnika. No ale czymś go trzeba zamienić. Zamiast trawnika, coś tam musi być w tym miejscu. No nie kostka, bo to znowu kłopot, bo trzeba odprowadzać wodę z tej kostki. Poza tym wiadomo, że to taki zabetonowany ogród, to już myślę od dawna świadomość jest na tyle wysoka, że to nie o to chodzi. Nawierzchnie żwirowe. Bardzo często spotykamy w ogrodach, gdzie są duże przestrzenie, zamiast właśnie jakiejś zielonej, nie wiem, trawy, łąki kwietnej, żwirowiska. Nieobsadzone roślinnością, bo jeśli to jest ogród żwirowy, to okej.
Ale bywa, że to jest po prostu przestrzeń wypełniona kamykami, no bo coś tam musi być. Niech to nie generuje pracy, ale też kłopotów, bo tutaj woda opadowa może, w zależności jeszcze od gleby, ale zasadniczo może przepuszczać się przez ten obszar. Więc to też już odchodzi do lamusa. Tak samo betonoza. No, tu akurat takich typowych przykładów nie mam. Betonozą nazywamy duże przestrzenie pokryte płytami, kostkami betonowymi, takie w przesadnej ilości. Oczywiście one swoje funkcje też pełnią i nie można tak zupełnie generalizować, że beton zawsze jest zły. Jeśli da się go czymś zastąpić, to zastępujmy, ale bywają sytuacje, że jednak gdzieś on musi się pojawić. I tak samo tutaj jakieś gazony, które nie są estetycznym rozwiązaniem, jakąś funkcję pełnią, oczywiście, jeśli są odpowiednio przygotowane, odpowiednio uzbrojone bardzo często, więc będą trzymały nam, powiedzmy, jakieś niewielkie skarby, ale nie jest to estetyczny wygląd. I właśnie do tego zmierzam, że na trendy, które obserwujemy, one jakby biorą się ze zwiększonej świadomości inwestorów na temat przestrzeni wokół, na temat przyrody, na temat krajobrazu, na temat tych zmian klimatycznych, więc to jest bardzo dobry kierunek, który my, projektanci, musimy za nim podążyć, ciesząc się, że możemy jakby to otoczenie poprawiać i ten mikroklimat, dbać o ekosystemy. Także to jest taka misja, którą mamy szansę realizować właśnie, myślę, dzięki zwiększeniu tej świadomości. Przygotowując się do tego naszego spotkania, zastanawiałam się, w jaki sposób w ogóle te trendy podzielić, jak o nich powiedzieć, bo jakby czasu nie mamy dużo. Można by było o tym temacie mówić nieskończoność. Musimy się oprzeć na jakichś takich fundamentach zupełnie podstawowych i kilku. Czyli ja tutaj wybrałam trend ekologiczny, czyli trochę już o nim powiedziałam, trend estetyczny, bo to zawsze jakaś stylizacja ogrodów ma duże znaczenie i jest powiązana z różnymi zmianami, czy to społecznymi, czy gospodarczymi, czy estetycznymi właśnie. Funkcje, które ma pełnić ogród, to również w ostatnich latach się mocno zmieniło. I innowacyjność, czyli ta technologia, sztuczna inteligencja, która tak z przytupem weszła w nasze życie, ma wpływ na wszystko. Między innymi również może usprawniać pracę w ogrodzie i bardziej precyzyjnie pomagać dobierać te środki, które w ramach chociażby pielęgnacji będziemy stosować. Zaczynając od trendów ekologicznych, co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim bioróżnorodność. To jest temat topowy, o którym się dużo mówi. Dużo się mówi o zapylaczach i o ich funkcji, o tym, jak są bardzo potrzebne. Ogólnie o zwierzętach w ogrodzie. I poprzez zwiększanie świadomości również od inwestorów, od klientów słyszę takie prośby o przygotowanie ogrodu, o przygotowanie projektu, który będzie sprzyjał okolicznym zwierzętom, który będzie bioróżnorodny. Bardzo to jest no takie cieszące, że to w tym kierunku zmierza, że już trochę odchodzimy od takich od linijkę ogrodów z idealnym trawnikiem bez chwastów, gdzie każda roślina ma swoje wyznaczone miejsce, jeszcze rośnie w jakimś oddaleniu od drugiej, gdzie jakby te przerwy między roślinami są takie charakterystyczne pewnych styli ogrodowych. Tak właśnie tutaj idziemy w kierunku bardziej obserwowania natury. I żeby ten efekt osiągnąć, powinniśmy przede wszystkim skupić się na rodzimych gatunkach roślin. Tutaj dla przykładu głogi, graby, lipy, wierzby, sosny, jałowce. Lista jest bardzo długa, ale powinniśmy sprawdzać, czy ten gatunek na pewno jest naszym rodzimym. Dlaczego to jest takie ważne? Cała przyroda, czy to zwierzęta, czy właśnie te rośliny ewoluowały wspólnie na danym terenie, więc one są najlepiej przystosowane do współpracy, czyli do tego, o co nam chodzi. W związku z tym, jeśli wprowadzimy obcą roślinę,
pomijając te pozostałe aspekty, dlaczego mamy tego nie robić. Ale jeśli wprowadzimy obcą roślinę, ona nie jest, może nie mieć swoich specjalistów, czyli owadów zapylających, które dokładnie na nich opierają swoje życie. Może nie być odporna na jakieś szkodniki, które występują. Czyli na pewno są to obce rośliny, to na pewno będą takie, które są bardziej wrażliwe. Które nie są u siebie, więc w związku z czym mogą być bardziej podatne na różne patogeny. Tworzenie siedlisk dla lokalnej fauny, owadów i ptaków, taśma pokarmowa dla zapylaczy. Tutaj chodzi o ciągłość kwitnienia przez cały sezon od wiosny do jesieni. Czyli żeby zapewnić tym zapylaczom, które są w okolicy, bo powinniśmy też, znaczy najlepiej byłoby właśnie najpierw sprawdzić, co znajduje się w okolicy, jakie owady występują i jakby połączyć to z tym doborem gatunkowym, to jest oczywiście nie takie proste zadanie, ale do zrobienia i tą roślinność połączyć właśnie z tymi specjalistami, które występują w okolicy. No i właśnie poprzez tą taśmę pokarmową, czyli tak naprawdę też coś, czego oczekują od nas inwestorzy, czyli żeby ogród był zmienny przez cały rok, żeby dużo się tam działo, to właśnie mamy też odpowiedź na to w postaci taśmy pokarmowej, która również dla zapylaczy będzie czymś bardzo potrzebnym. No i niestosowanie gatunków inwazyjnych. Bo właśnie te gatunki inwazyjne, gatunki obce inwazyjne, już mówiąc tak pełniej, mogą powodować zaburzenie okolicznych ekosystemów, w związku z czym wypierać nasze rodzime gatunki, czyli te, do których te wszystkie zwierzęta, do których właśnie owady zapylające są przystosowane, nagle mogą one zostać, te rośliny wyparte, w związku z czym zmieni się cały ekosystem danej okolicy. Kiedy to jest szczególnie istotne, dobór właśnie tych gatunków, żeby to nie były obce inwazyjne? Przede wszystkim w sąsiedztwie parków krajobrazowych, ogólnie lasu, czy terenów takich otwartych, czy też w otulinach parków. Bardzo ważną kwestią jest, projektując ogród, żebyśmy sprawdzili, czy jeśli w okolicy występuje park krajobrazowy, czy jakikolwiek park, czy teren tej działki nie należy przypadkiem do otuliny parku. W związku z czym powinniśmy zajrzeć na stronę parku i sprawdzić, czy nie ma tam wymienionych gatunków roślin, których nie wolno, nie powinniśmy stosować w tych ogrodach. I nawet jeśli takiego gatunku tam nie ma, a my wiemy, znamy jego potencjał inwazyjny, nie powinniśmy go stosować. To czasem boli, nie powiem, bo te rośliny bywają bardzo atrakcyjne wizualnie, na przykład taki sumak octowiec, nie bez powodu zwany zemstą sąsiada, nie wiem jak u Państwa jest nazywany, ale podejrzewam, że to może być coś podobnego, z uwagi na to, że naprawdę bardzo ciężko jest się go pozbyć. W momencie uszkodzenia, nie wiem, pnia chociażby, może dojść do tego, że on będzie bardzo intensywnie wypuszczał nowe osobniki, czyli właśnie u tego chociażby sąsiada i będzie bardzo trudno się go pozbyć, więc w związku z tym nie powinniśmy takich roślin stosować. Nawet przepiękna świdośliwa lamarcka, która to mnie szczególnie boli, bo jest to piękne drzewo krzew, który daje jadalne owoce, który jest przepiękny, jeśli chodzi o tą budowę, o układ gałęzi, bardzo, bardzo lubiany przez architektów krajobrazu czy projektantów ogrodów, ale też jest wpisany jako gatunek obcy inwazyjny. Więc tu znowu powinniśmy na to zwrócić uwagę. Tych roślin jest dużo więcej. Ja powiedziałam o jednej bardzo znanej, innej być może nie podejrzewanej jeszcze o to, że jest właśnie inwazyjnym gatunkiem obcym. Ale z takich najbardziej znanych to na pewno barszcz sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty, rdestowiec ostrokończysty, sachaliński, co tam jeszcze, nawłoć kanadyjska, to szczególnie myślę te żółte pola wypełnione właśnie tą nawłocią są takie charakterystyczne, łubin trwały tak samo, więc
Generalnie stosując rośliny w ogrodzie, powinniśmy sprawdzić przede wszystkim, czy to jest nasza rodzima. Jak rodzima, to bezpieczna. Jeśli nie, to powinniśmy się zastanowić, najpierw sprawdzić oczywiście, ale później się zastanowić, nawet jeśli nie jest wpisana jako inwazyjna, czy czasem nie ma takiego potencjału, bo to są rośliny, no też trwają oczywiście dyskusje, że są to rośliny, które są lepiej dostosowane do zmieniającego się już u nas klimatu, ale może się tak okazać, że zaczną wypierać tą naszą, nasze rodzime gatunki, w związku z czym są zagrażające. I wtedy lepiej po prostu takich roślin nie stosować. Moment. Chwileczkę, bo już tutaj wariuje mi chyba prezentacja. Wracam, czyli byliśmy na trendzie ekologicznym i na bioróżnorodności. Następny jakby dział tego trendu ekologicznego to efektywne gospodarowanie wodą. Wykorzystanie systemów zbierania wody deszczowej, stosowanie roślin odpornych na suszę, równoważne projektowanie systemów, rozważne systemów nawadniania kropelkowego i stosowanie materiałów przepuszczalnych na nawierzchni. To oczywiście tylko niektóre, ale już mówię więcej. Zbieranie deszczówki zawsze jest pożyteczne i to może być chociażby w takiej zupełnie prostej formie zbiornika, do którego z rynny wlewa się woda po intensywnych opadach i możemy tą wodę wykorzystywać poprzez pompę i z węża podlewać ogród lub po prostu przez zanurzanie konewki podlewać jakby ręcznie rośliny w ogrodzie. Ale na pewno tutaj kluczowe byłoby stosowanie roślin, które są odporne na suszę. Jak to w ogóle sprawdzić, jak do tego podejść? Najlepiej jest oczywiście zachęcam do tego za każdym razem, nawet nie tyle najlepiej, to za każdym razem, sprawdzić glebę. Można to zrobić osobiście, jeśli jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki to jest rodzaj gleby lub oddać ją do badania do stacji chemiczno-rolniczej. Ja zazwyczaj takie badanie zlecam i oprócz składu granulometrycznego i zawartości materii organicznej możemy również poprosić o jakieś zalecenia nawozowe w przypadku wykorzystania tej ziemi, chociażby pod trawnik czy pod łąkę kwietną, po to, żeby tą ziemię odpowiednio przygotować, czyli żeby z czymś nie przedobrzyć. Po takim badaniu możemy uzyskać więcej informacji na temat tego, jaka to jest gleba, może jakie jest jej zasolenie, bo to też będzie miało wpływ na gatunki, które będziemy mogli dobrać. I po takiej analizie szukamy odpowiednich roślin na dane stanowiska. I teraz możemy jej szukać, i tu chciałam przy okazji Państwu polecić taką książkę. To są krzewy liściaste na suche czasy. Nie wiem, czy widać, dlatego mówię tytuł, napisana przez Andrzeja Kujawę. Ogólnie coraz więcej opracowań jest na temat odpowiedniego doboru roślin, żeby one były wytrzymałe, czyli żeby sobie poradziły w tym zmieniającym się klimacie i żeby nie wymagały nadmiaru pielęgnacji plus nawadniania, taki sposób jakiś szczegółowy, szczególny. Tak jeszcze polecam stronę e-katalog-roślin.pl, tam poprzez filtrowanie można, poprzez te warunki, które dane rośliny mają spełniać, znaleźć sobie odpowiednie rośliny do danych zastosowań, jeśli jeszcze na przykład nie mamy takiego doświadczenia. Rozważne projektowanie systemów nawadniania kropelkowego. Tutaj mam na myśli znowu, żebyśmy nie przedobrzyli, czyli roślina, która ciągle będzie otrzymywała jakieś tam mikrodawki tej wody, ale w sposób ciągły, nie będzie czuła potrzeby rozbudowywania systemu korzeniowego i zabezpieczenia się na gorsze czasy, z uwagi na to, że ona tą wodę cały czas utrzymuje, czyli i będzie miała słabszy system korzeniowy, czyli nawet jej stabilność może być zagrożona tutaj, szczególnie w przypadku drzew. Oczywiście na starcie jest to na pewno pomocne, chociaż w przypadku drzew bardziej sprawdza się podlewanie większą ilością wody w jakichś odstępach czasowych, żeby jednak jakiś taki rodzaj stresu spowodował, że to drzewo zacznie rozbudowywać swój system korzeniowy, dzięki czemu też się lepiej ustabilizuje
i dodatkowo lepiej się zabezpieczy na sytuację, kiedy tej wody będzie mniej. Więc to kropelkowe z rozwagą stosujemy. Materiały przepuszczalne na nawierzchni. Oczywiście najczęściej spotykamy się z tym, że w warunkach zabudowy czy w miejscowym planie zagospodarowania inwestorzy mają taką informację jak powierzchnia biologicznie czynna. Czyli, że na przykład 50% tej powierzchni biologicznie czynnej powinno zostać, reszta może być zabudowana. I to jest warunek obligatoryjny, który my jako projektanci, jako architekci krajobrazu musimy przestrzegać, musimy na to zwracać uwagę i również tego pilnować. I tutaj bardzo często po to, żeby móc część tej nawierzchni zabudować, żeby te samochody mogły zaparkować i stać się jakby na jakimś utwardzonym materiale, jeśli inwestorzy nie chcą zastosować czegoś, co my w pierwszej linii tutaj polecamy, czyli na przykład jakieś nawierzchnie żwirowe czy mineralne, które są przypuszczalne dla wody, jeśli ma być to jednak jakaś forma kostki betonowej, to później zwracamy uwagę na te wszelkie płyty czy kostki z dystansami. I bardzo często właśnie te, które mają dystanse, w dokumentacji producenta jest zawarta informacja w tej powierzchni biologicznie czynnej, chociaż bywają wyjątki, być może Państwo takie znają, różnych gmin, gdzie jakby nawet ta część tego dystansu nie jest uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna. Także zawsze trzeba to sprawdzić, zweryfikować i mieć taką wiedzę i świadomość. Natomiast bo tu można by się było kłócić, czy tak naprawdę ten dystans gwarantuje to życie biologicznie, tak jak mówi definicja tej powierzchni biologicznie czynnej. Ale kolejne materiały, które pojawiły się w firmach właśnie produkujących nawierzchnie betonowe, to są materiały przepuszczalne dla wody, takie filtrujące. I między innymi taki wariant Essenso Eco. Tutaj, tak jak na tej wizualizacji, jest to kostka, która oprócz tego, że ma pewne niewielkie dystanse i miejsce, gdzie może rosnąć trawa, chociaż ona no nie ma jakichś super warunków wtedy do wzrostu, ale jest taka możliwość, może to być wysypane również żwirem. Natomiast ona sama w sobie jest kostką przepuszczalną, czyli jakby warunek zatrzymania wód opadowych na terenie działki jest wtedy zapewniony, ale nie jest to powierzchnia biologicznie czynna, żeby pamiętać zawsze o tym, że to są różne aspekty. Więc można zastosować kostkę, która będzie przepuszczalna dla wody, ale pod warunkiem, że jest odpowiednia na to podbudowa i odpowiedni grunt rodzimy. Bo jeśli tam niżej zalega gruba warstwa gliny, która nie będzie przepuszczalna, to jakby ten system może nie zdać egzaminu. Czyli też musimy zawsze to brać pod uwagę, nawet stosując tego typu materiały. Trend ekologiczny to również naturalne metody kontroli szkodników. Najprostszym i najbardziej chyba gwarantującym sukces jest wybór roślin, które na szkodniki są odporne. I tak jak tutaj na tym zdjęciu widzimy objedzoną ćmę bukszpanową, tak właśnie wygląda to już w coraz większej ilości miejsc. Czyli powoli przestajemy używać niestety bukszpanów w projektach. One, mówię niestety, bo sama bardzo lubię tą formę i one potrafią ciekawie wyglądać w aranżacjach najróżniejszych, jeśli chodzi o stylistykę. I jakby to, że są zimozielone, że dają fajny efekt. No niestety, tutaj powinniśmy już wybierać inne gatunki, które będą odporne, bo owszem, można prowadzić różne działania, które będą ograniczały występowanie tej ćmy, ale będą to albo jakieś opryski, albo obserwacje. Jakby znowu będzie to generowało sporo pracy i stosowania różnych dodatkowych środków, których jeśli się da, to unikamy. Stosowanie różnych roślin odstraszających szkodniki, zachęcanie do obecności naturalnych drapieżników dla tych szkodników, które już jakby mogą występować. Kompostowanie i recykling, czyli tworzenie własnego kompostu z odpadów organicznych. Bardzo często przy projektach, gdzie pojawiają się podwyższone grządki, może jakaś mała szklarnia, to również
jest potrzeba tego, żeby zaaranżować miejsce na kompostownik. I też nie ma z tym żadnego kłopotu, bo jakby samych kompostowników, jeśli chodzi o tą skrzynię, czy jakąkolwiek formę to przybierze, też jest bardzo dużo i łatwo jest coś takiego znaleźć, co będzie pasowało, nie wiem, kolorystycznie czy stylistycznie do ogrodu, a będzie spełniało bardzo ważną i potrzebną funkcję. Wykorzystanie materiałów z recyklingu do elementów ogrodu, recykling, czyli jakby wytworzenie nowego produktu z uprzedniego, który został sprowadzony do tych podstawowych surowców. Czyli to jest jakby nowy produkt, zupełnie wyprodukowany z czegoś starego. Tak mówiąc bardzo ogólnie, bo za chwileczkę będziemy mówić o czymś jeszcze podobnym, ale jednak innym od recyklingu. I coraz więcej elementów w ogrodzie faktycznie z tego recyklingu możemy spotkać. Czy to będą jakieś ekobordy, czy skrzynie często. Producenci zamieszczają już takie informacje, zachęcając nas do zakupu tych materiałów, które zostały poddane obiegowi. Redukcja emisji CO2 poprzez chociażby sadzenie drzew i krzewów pochłaniających dwutlenek węgla, minimalizacja użycia narzędzi spalinowych. I tu znowu sadzenie drzew, czy też nie wycinanie drzew, bo jakby możemy sadzić drzewa, ale zanim one urosną do odpowiednich rozmiarów, żeby jakby te usługi ekosystemowe były na odpowiednio wysokim poziomie, to by mija sporo czasu, a my tak naprawdę powinniśmy wychodzić od oszczędzania drzew. To też jest, myślę, już żadna nowa informacja i świadomość ludzi jest bardzo wysoka, wręcz w miastach pilnują, żeby jakieś drzewo nie zostało uszkodzone, czy jeśli zostało, to żeby ktoś, kto się do tego przyczynił, żeby poniósł z tego konsekwencje. Dlatego my już znamy tą ważną rolę dużych drzew. I również od kilku lat już spotykam się najczęściej z sytuacją, gdzie trafiam na działkę, gdzie dom został dopiero wybudowany i maksymalnie jest oszczędzona taka ilość drzew, jaka jest tylko możliwa. Oczywiście bywa, że one są w konflikcie z fundamentami i gdzieś tam pojawia się taka konieczność. Czasem da się coś przeprojektować, ale nie zawsze, więc ja już trafiam na sytuację zastaną, gotową, więc jakby nie mam na to żadnego wpływu. Natomiast już często jest tak, że inwestorzy oszczędzają te drzewa, staram się je chronić i pilnować, żeby one na pewno zostały na miejscu, żeby zostały ujęte w projekcie. Ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że istotne jest tutaj niepogorszenie warunków bytowania dla tych drzew. Czyli na przykład niezmienienie poziomu gruntu wokół systemu, nad systemem korzeniowym, czyli wokół pnia. Bardzo często jest tak, że działka była nierówna, inwestorzy chcieli sobie zostawić te drzewa, które są, więc sobie tam wyrównali działkę, drzewo zasypane na metr, ale co tam. Więc znowu edukujemy, uświadamiamy i za każdym razem, kiedy zwracałam inwestorom na to uwagę, to za każdym razem była reakcja taka, że no to dobrze, to szybko odkopujemy, może jeszcze uda się uratować i nic się takiego nie stanie. Czyli my jako projektanci musimy o tym wiedzieć, że to jest wyzwanie, no oczywiście, bo jeśli teren jest zróżnicowany w jakimś tam stopniu, a drzewa istniejące już są i my wiemy, że my musimy ten profil terenu zostawić, chociażby też ze względu na ochronę gleb, ale również na ochronę tych drzew, to wtedy musimy się dostosować. Nie możemy, nie wiem, wypłaszczyć całego terenu, zrobić jednego poziomu, tylko musimy z tym terenem bardziej pracować i dostosować się do tego, co jest. A minimalizacja używania narzędzi spalinowych, to między innymi te kosiarki. Bardzo często w weekendy, kiedy albo popołudniami, kiedy jest fajna, przyjemna pogoda i chcielibyśmy posiedzieć spokojnie w ogrodzie, to wszyscy odpalają kosiarki, jest hałas, są spaliny, więc nie jest to nic przyjemnego, a na pewno nie relaksującego, więc minimalizowanie użycia tych narzędzi spalinowych to również przyczynia się i jest takim trendem ekologicznym.
to trochę się wiąże z tymi rzeczami, które za chwilę będę mówić, czyli z technologią, bo tu co możemy zastąpić, na przykład z kosiarką samojezdną, która sobie pracuje cichutko i jakby nikomu tej ciszy nie zaburza, więc myślę, że to w takich sytuacjach jest dużo lepsze rozwiązanie. Poza tym wygodniejsze, bo jednak to narzędzie pracuje samo, więc ma to niewątpliwe zalety. Ten trend ekologiczny to również efektywność energetyczna. Na przykład wykorzystywanie oświetlenia LED-owego lub solarnego, strategiczne sadzenie drzew dla naturalnego cieniowania. Czyli znowu to, o czym mówiłam, że te drzewa są takie ważne, duże drzewa o szerokich koronach i zdolności do pochłaniania CO2 są duże. Tak jeszcze dodatkowo one nam dają takie naturalne zacienienie. Więc w związku z tym, jeśli drzewa są gdzieś od strony południowej, to może się okazać, że to lokalizacja tarasu od strony południowej będzie przyjemnym doznaniem, bo bardzo często jest tak, że wyobrażenie jest na temat tarasu takie, że fajnie, żeby było od strony południowej, żeby było słońce, a później trzeba szybko montować markizę, parasol ogrodowy lub jakąś pergolę, żeby jednak tego słońca było tam, docierało trochę mniej, bo nie da się wytrzymać na przykład w taki dzień, jak dziś czy jak jutro nam się zapowiada. W związku z czym znowu nieoceniona, ale już powoli doceniona rola dużych drzew w ogrodzie. To oświetlenie LED i solarne. Oświetlenie LED też już bardzo popularne, ale przy okazji oświetlenia może jeszcze więcej powiem, jak będę mówić o funkcjach, o trendzie tym funkcjonalnym, bo jakby to oświetlenie z tymi funkcjami się bardzo łączy, to do tego wrócę. No solarne wiadomo, że to wykorzystanie słońca, które jakby nam się nie zużywa poprzez większą ilość urządzeń, które z niego będą korzystały, więc to też jest bardzo, bardzo duży plus, a naprawdę już te urządzenia solarne są coraz ładniejsze i coraz bardziej długowieczne, bo to też ma znaczenie w trendzie ekologicznym, żeby nie generować śmieci. Permakultura i ogrody jadalne, czyli projektowanie samowystarczalnych ekosystemów, czyli to jest taki slow gardening, takie naśladowanie rytmu natury, dopasowanie się do tego rytmu natury, nie zaburzanie go i takie poczucie takiej harmonii właśnie z tą naturalną przestrzenią wokół. Integracja roślin jadalnych w przestrzeni ogrodu, czyli to już nie tylko sady. Na pewno podwyższone grządki, czyli tak jak na tym zdjęciu, taka wysoka donica, która ma bardzo dużo zalet, przede wszystkim porządkuje nam ogród, czyli nawet w ogrodzie nowoczesnym, gdzie ten minimalizm i te linie mają takie znaczenie, to z taką stylizację też fajnie się wpisują. Możemy, nie wiem, wykorzystać jakieś aluminiowe czy drewniane, w zależności od tego, jaki materiał będzie pasował w danym stylu, czy w ogóle w danym ogrodzie. Tak dodatkowo jest łatwiej pielęgnować, mamy podwyższone grządki, więc nie musimy się schylać. Ogranicza to rozrost niektórych roślin, które znowu by tam sobie chętnie po tym ogrodzie pochodziły, więc w związku z tym znowu plus. Poza tym, jeśli mamy jakąś niezaciekawą glebę, to też poprzez zastosowanie tej wyniesionej grządki jakby tam możemy dopasować, dosypać odpowiednią ziemię dla tych upraw. No i oczywiście ta ziemia też powinna być wyselekcjonowana, przeznaczona konkretnie pod rośliny jadalne, najlepiej z certyfikatami, odpowiednio dopasowana. Materiały przyjazne środowisku. Na pewno używanie lokalnych, naturalnych materiałów, stosowanie certyfikowanego drewna, ale również różnych farb, czy nie wiem, czegoś do konserwacji, co również będzie posiadało certyfikaty, że nie szkodzi chociażby owadom zapylającym, powinno się stosować. Ochrona gleby to będzie na pewno poprzez minimalizację naruszania struktury gleby, czyli między innymi właśnie to, o czym mówiłam w przypadku jakichś nierówności w ogrodzie, to, że my dostosujemy się do tego kształtowania terenu, ale również przewracanie gleby, podczas gdy ona z pewnych powodów ułożyła się w taki, a nie inny sposób, też powoduje jakby naruszenie tego porządku, który jest naturalny.
stosowanie ściółkowania dla ochrony i wzbogacenia gleby oraz niestosowanie włókniny. Tu też jest oczywiście wiele sporów na ten temat, ale Państwo, którzy użytkują ogrody, na pewno dobrze wiedzą o tym, jak się zachowują chociażby korzenie roślin w miejscach, gdzie jest położona włóknina i na to jest wsypane, nie wiem, kamień, kora, jakieś zrębki, cokolwiek. W momencie, kiedy pojawia się włóknina, to tak, cierpi na tym wymiana gazowa w glebie. To na pewno. A co za tym idzie, mogą się różne grzyby rozwijać i atakować systemy korzeniowe roślin. Poza tym, znowu ten system korzeniowy, do którego będę pewnie często nawiązywać, to tak ciekawie wygląda, bo już byłam przy zrywaniu takich włóknin, więc widziałam to na własne oczy, że te korzenie, one tak jakby się przyczepiają od dołu tej włókniny tak bardzo gęsto, czyli one nie idą w dół tam, gdzie powinny, one idą do góry, no bo co, jeśli ta włóknina plus jeszcze ta jakaś ściółka czy coś, co jest na górze, powoduje trochę wolniejszy odpływ, to te korzenie wolą jakby tamtej wody szukać niż gdzieś tam w głębi rozbudowywać się, czyli znowu taki jakiś wydatek energetyczny ponieść, skoro mają podane wszystko ładnie na górze, więc to jest kolejny z powodów. Jakby rozumiem też potrzebę użycia czegoś, w związku z tym, że znowu ten brak czasu, a tutaj chwasty i co wtedy zrobić. Tak bywa na przykład w jakichś terenach, nie wiem, przy wspólnotach gdzieś, gdzie ta pielęgnacja może być taka ograniczona. Więc w związku z tym rozumiem, że taki jest zamysł, albo też będzie, nie wiem, wysypany jakiś biały kamyczek, żeby on się tam nie zmieszał z tą glebą i nie był zaraz cały taki brudny, to też może dlatego się taką włókninę stosuje. Ale mamy inne możliwości. Możemy na przykład zastosować roślinność zadarniającą albo gęściej nasadzić te rośliny, które już na tych rabatach są. Możemy wykorzystać jakieś naturalne materiały, chociażby kartony, czyli znowu poprzez jakiś recykling, czy to nawet już miałby inną nazwę, wykorzystać ten materiał do czegoś innego i wzbogacić w ten sposób glebę, ochronić przed tym rozwojem tych wszystkich ewentualnych chwastów, powodować, że nam się nie zmieszają te zrębki z ziemią, czy kamyk, czy cokolwiek, a już na jakieś tam, powiedzmy, dwa sezony mogłoby to wystarczyć. Także jest wiele innych możliwości, które ten trend ekologiczny będą się wpisywały i które lepiej byłoby zastosować właśnie z uwagi na te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam. Trend ekologiczny to również integracja z lokalnym ekosystemem, czyli tworzenie korytarzy ekologicznych. Oczywiście jest taka możliwość, bo jeśli to jest teren odcięty od jakichkolwiek naturalnych terenów, czy to leśnych, czy parkowych, no to jakby ten korytarz ekologiczny, czyli jakby taka trasa migracji różnych zwierząt, no niewiele na pewno pomoże, jakby nie ma sensu stosowania. Uwzględnienie lokalnych warunków klimatycznych i glebowych, to już tak jak wspominałam, czyli dopasowujemy rośliny do gleby, czyli robimy analizę, sprawdzamy, jaka to jest gleba, dobieramy według niej rośliny, również do warunków wodnych oczywiście, do jakiegoś mikroklimatu, do tego, co w okolicy rośnie. Jakby tutaj wyzwanie jest bardziej złożone i trudno tak upraszczać, ale Państwo na pewno wiedzą, co tutaj mam na myśli. Ten trend estetyczny, bo tutaj już jesteśmy przy naszym drugim trendzie, czyli estetyka w ogrodach, to również naturalizm i dzikość, czyli takie ogrody naturalistyczne. To jest taka pewna, powiedziałabym, zmiana też w świadomości inwestorów, bo jak wcześniej taki był kierunek, że inwestorom się bardzo podobały, nie wiem, tu kula bukszpanu, tu drzewo w formie kulistej, szczepione na pniu, czy taka forma po prostu kulista, gdzieś takie kształty czyste, łatwe do zdefiniowania, do przeczytania. Natomiast już często słyszę o takich ogrodach, które mają wyglądać naturalnie, że my, czy też inwestorzy, mamy się tam czuć swobodnie.
i mamy się czuć częścią tej przyrody. Czyli będą to swobodne, nieformalne kompozycje roślinne, czyli właśnie takie grupy, czy to traw, czy bylin, które będą dokładnie w grupach, w takich zestawieniach całych płatów kolorowych. Tutaj szczególnie mam na myśli dzieła Pieta Altdorfa i tu myślę, że Państwo też kojarzą i książki, i jakieś realizacje, i tutaj też w takim trochę stylu jest to zdjęcie, które jest teraz na prezentacji. Bardzo fajny efekt też i kolorystyczny można uzyskać. Tutaj w tym wypadku jest to taka soczysta limonkowa zieleń plus odcienie różne fioletu i taka zieleń klasyczna. No bardzo, bardzo fajne efekty. Inspiracja naturalnymi ekosystemami i łąki kwietne zamiast tradycyjnych kwietników, zamiast tradycyjnych trawników. Łąki kwietne, oczywiście to nie jest też tak, że wystarczy tą łąkę kwietną wysiać i się cieszyć ładnymi kwiatami i zaaranżowaną przestrzenią, która nie będzie trawnikiem. On jakby też wymaga, przynajmniej w pierwszych latach, pewnych prac i pochylenia się nad nim, czasem polepszenia gleby albo właśnie doboru mieszanek składników nasion, właśnie odpowiednich pod tą glebę i pod te warunki siedliskowe. Ale myślę, że efekt wart jest zachodu, bo wizualnie uzyskujemy coś pięknego. Kolorowego, no to tutaj w zależności od tego, jaka ilość gatunków, na pewno jest to super rozwiązanie dla owadów zapylających, bo no same kwitnące rośliny, ale nie w każdym miejscu jesteśmy w stanie to zastosować i nie każdego jesteśmy w stanie do takiego rozwiązania przekonać. Zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj te łąki kwietne są dosyć wysokie, więc jeśli ogród ma być udostępniony do biegania, bo nie wiem, są dzieci, które chcą swobodnie w nim się bawić, to jakby zastosowanie takiej tradycyjnej łąki kwietnej no nie zda tutaj egzaminu. Więc w związku z tym możemy oczywiście ją zastosować w jakichś częściach ogrodu, a część przeznaczoną na deptanie kosić. A innym takim dosyć ciekawym wariantem jest stosowanie na trawniku mikrokoniczyny, czyli to, co tutaj jest na tym zdjęciu powyżej. Jest ona dużo bardziej odporna na suszę, na gorsze warunki glebowe. Obserwuję ją u siebie również na trawniku i to, co mnie zachwyca, to, że ona się pojawiła tam spontanicznie. Czyli czuje się jak u siebie i rozrasta się coraz bardziej. I w momencie takiej pory, gdzie naprawdę tego deszczu nie ma, to już ta część, gdzie jest trawa, jest taka bardziej sucha, już ten kolor jest inny, już jakby widać tą różnicę. Natomiast tam, gdzie jest koniczyna, jest zielono, jest dużo bzyczących owadów, ponieważ koniczyna jest też przez nie lubiana. Oto one są niziutkie, więc w związku z tym jakby tą wysokość zachowujemy. No jedynie wyzwaniem będzie właśnie to, że jednak te owady tam są. Jeśli są małe dzieci, które będą chciały sobie biegać po trawniku boso, no to trzeba wtedy faktycznie ten trawnik wtedy częściej kosić, tą koniczynę również. Bo oczywiście ten ogród ma być funkcjonalny i ma też służyć osobom, które go posiadają, a nie tylko być do oglądania. Minimalizm, czyli proste, czyste linie, ograniczona paleta kolorów, nacisk na formę i teksturę roślin. Tu też to wszystko jakby się wpisuje w to główne zdjęcie, które tu widać, bo też ten minimalizm to często są materiały typu beton, ale beton fajnie zaaranżowany, który też może ciekawie wyglądać, właśnie w połączeniu z bujną roślinnością, gdzie wygląda jakby trochę w nią wrastał, a mimo wszystko ta funkcja komunikacji, jakieś ścieżki są zachowane,
Więc myślę, że to jest fajny kierunek i ciekawe połączenie, zwłaszcza przy właśnie nowoczesnej architekturze. I również ta ograniczona paleta kolorów, oczywiście to zdjęcie tej łąki kwietnej, która jest taka mega kolorowa, to już jakby jest coś więcej, już tych kolorów się pojawia tam dużo, co jest zachętą właśnie dla owadów. Natomiast te ogrody minimalistyczne, już tą paletę kolorów mają mniejszą, i na przykład liczebność gatunków w grupie też bywa większa, czyli znowu taką mamy wtedy barwną plamę. Trend estetyczny to również ogrody jadalne i użytkowe. Integracja znowu warzyw i ziół w przestrzeni ozdobnej, czyli tak jak mówiłam o tych grządkach wyniesionych, to również może być przeniesienie tych roślin po prostu gdzieś pomiędzy roślinność ozdobną i one wszystkie mogą razem. Znaczy może nie, może za dużo powiedziałam wszystkie razem, bo oczywiście wiemy o alopatii i sprawdzamy, które się z czym lubią, a z czym nie i wtedy stosujemy to w sposób celowy. Natomiast bardzo wiele będzie ze sobą się dobrze czuło i możemy je wtedy swobodnie mieszać nawet na tych rabatach. Estetyczne rozwiązania dla upraw wertykalnych i tutaj chociażby ściany zielone, które poprzez system specjalnego nawadniania mogą tworzyć nam pionowe zielone elementy. W małych ogrodach czy w jakichś miejscach, gdzie jest potrzeba oddzielenia jednej strefy od drugiej, to jest świetne rozwiązanie, bo ono jest niewielkie. Poprzez ten system nawadniający te rośliny otrzymują, no bo już muszą, no w pojemnikach no nie ma innej opcji, jakby te opady deszczu nigdy nie będą wystarczające, żeby taki pojemnik podlać, zwłaszcza jak tu widzimy na tym zdjęciu, jeśli to są ciemne doniczki, zanim ta roślinność jakby je zasłoni, to mocniej będą się nagrzewały i w związku z tym woda będzie szybciej parowała woda z tych doniczek i szybciej bryła korzeniowa może przeschnąć. Także tu na pewno osłonięcie, ewentualnie inny kolor tych donic, plus jeszcze właśnie system nawadniający, który będzie podawał im wodę. Wellness i uważność to jest kolejny z trendów estetycznych, bo ma wpływ na wygląd ogrodu. To nie tylko tak, bo to też są funkcje w ogrodzie, o których za chwilę, ale na pewno wizualnie ma to wpływ na ogród. Wykorzystanie elementów wodnych dla efektu uspokajającego, czyli właśnie takie stoły wodne, czy jakieś woda płynąca, czy fontanna o jakimś delikatnym takim dźwięku, niesamowicie wpływa wyciszająco i relaksująco. I co ciekawe, jest to nawet sposób na to, żeby odwrócić jakby uwagę od jakichś hałasów, które są w okolicy. Mówię, bo kosiarki chyba nie jest w stanie wygłuszyć, ale jakiś taki nie wiem, gwar, czy taki hałas jakiejś może ulicy gdzieś dalej będzie odwracał uwagę i pozwoli jakby się oddać tej uważności i być tu i teraz, być w tym ogrodzie, relaksować się i jakby cieszyć tą chwilą. Ekoświadomość. Kolejny z trendów, który ma wpływ na estetykę ogrodów, czyli znowu wykorzystanie materiałów z recyklingu i upcycling, czyli nowe życie starego materiału, bo tu jakby ono nie wraca do tego pierwotnego stanu i nie robimy z niego czegoś nowego, tylko coś, co myślę, że jest jeszcze bardziej ekologiczne, bo nie ma takiego kosztu typu transport, typu produkcja i transport znowu, jakaś dystrybucja i tak dalej. I najprostszym przykładem są meble z palet, bo te palety już, nie wiem, przyjechały z jakimś materiałem, trzeba coś z nimi zrobić, można z nich zrobić, oczywiście jeśli to pasuje, jeśli to jest w tej stylistyce znowu ogrodu, można je wykorzystać, nie wiem, do jakichś skrzynek, do właśnie mebli, do stołu, do ławki, jakby dać im nowe życie, ale bez ponownej jakby produkcji. No i rośliny przyjazne dla zwierząt, czyli znowu chcemy, żeby te ogrody były żeby były w harmonii z okoliczną fauną. Trend estetyczny to też różne ogrody śródziemnomorskie, czyli w takiej stylistyce już, rabaty preriowe, ogrody żwirowe, rabaty bylinowe, styl boho czy japandi.
I ten trend estetyczny, on można byłoby powiedzieć, że jakby łączy się z tą stylistyką bardzo często wnętrza. Też oczywiście wszystko zależy od skali ogrodu. Bywa, że mamy do czynienia naprawdę z mikroogrodami, gdzie tych metrów jest tylko parę i tak jakby z salonu wychodzimy od razu do tego ogrodu, czyli jakby jest to przedłużenie salonu. W związku z tym ta stylistyka powinna być spójna i bardzo często właśnie style typu boho czy japandi pojawiają się chociażby gdzieś tam we wnętrzach i wtedy warto taką stylistykę przenieść również do ogrodu, a już na pewno na taras, który najczęściej ma bezpośrednie połączenie. Styl boho to jest taki swobodny styl, który daje atmosferę taką przytulną, inspirowany jest różnymi kulturami. Na pewno jest tam dużo dekoracji, są tam wygodne meble do wypoczynku i stosowane są raczej naturalne materiały. Japandi, który mnie szczególnie zauroczył i też jeśli chodzi o wnętrza i właśnie urządzanie trasów, to połączenie jakby takiej japońskiej estetyki i skandynawskiego minimalizmu. Czyli tam nie ma jakby rzeczy niepotrzebnych, tam funkcja jest bardzo ważna, tych elementów, które w nim są. Na pewno proste formy, czyste linie, naturalne materiały, drewno, kamień, ratan na przykład, no i kolory ziemi. To też jest taka cecha charakterystyczna i też taki trend, który mocno widać w urządzaniu na przykład balkonów czy tarasów i w ogóle wnętrz. Czyli taka kolorystyka bardzo, bardzo przyjazna. W takich ogrodach też na pewno dominuje harmonia i równowaga i mamy często do czynienia z jakimiś otwartymi przestrzeniami. Rabaty bylinowe, taki bym powiedziała top of the top, każdej stylistyce będą dobrze wyglądały. Oczywiście musimy je umiejętnie zaaranżować, ale mi szczególnie podobają się właśnie w przypadku ogrodów takich nowoczesnych. Dodają często do takiej zwiewności i takiego dynamizmu, ale takiego wyważonego i bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda i jest ta zmienność i jest kolor i jest bioróżnorodność, więc znowu jakby same plusy. Jeśli chodzi o trend funkcjonalny, czyli przechodzimy do kolejnej działki, do kolejnego trendu, to na pewno zmieniły się trochę funkcje ogrodu. I mocno można było to zauważyć podczas pandemii i zaraz po, z uwagi na to, że ogrody zostały docenione. Podczas gdy ludzie musieli przebywać w zamknięciach, to ci, którzy mieli chociaż kawałek swojego ogrodu, a już im większy, tym lepiej, odczuli to, że posiadają ten ogród jako coś niesamowicie ważnego i potrzebnego i jakby powstała taka potrzeba, żeby o to miejsce mocno zadbać. Zmieniła się też częściowo jakby styl pracy. Sporo osób zaczęło pracować zdalnie i okazało się to fajną formą połączenia pracy z takim przebywaniem w takim własnym, bezpiecznym, przyjemnym środowisku. No i w związku z tym, chociażby, że ta praca w ogrodzie również zaczęła mieć miejsce, zaczęła być potrzebne odpowiednie miejsce. Oczywiście tutaj też ergonomia jest ważna i odpowiednia postawa siedzenia przy biurku, więc pojawiły się meble, które są z jednej strony wygodne do siedzenia, ale mają wysoko stolik, dzięki czemu można pracować bez jakiegoś większego zmęczenia. Co jeszcze? Na pewno jakieś strefy do ćwiczeń, do jogi, ogólnie do przebywania na świeżym powietrzu. Właśnie ten trend wellness i takiej uważności, często chodzenia boso po trawniku spowodował, że znowu do kolejnej funkcji ten ogród jest potrzebny. Jest to też obszar do spotkań towarzyskich i rodzinnych, czyli
też powinien mieć taką możliwość zorganizowania tam nawet jakiegoś dużego przyjęcia na większą liczbę osób, czyli znowu jakiś stół, krzesła z możliwością rozbudowy na więcej miejsc stał się bardzo potrzebny. I również ogrody na balkonach i terasach, czyli tak jak mówiłam, jeśli ten ogród, jeśli zdaliśmy sobie sprawę, że każdy fragment miejsca na zewnątrz, a nie w domu, który posiadamy, że można wykorzystać, czyli nawet niewielki balkon, który można zaaranżować poprzez jakieś wygodne kanapy do siedzenia, trochę roślin, może coś nadającego klimatu, jakieś latarenki czy świeczniki, i to już powoduje, że się relaksujemy, albo nawet jeśli musimy pracować, to że odbywa się to w fajnej, takiej przyjaznej atmosferze i znowu poczuliśmy się bliżej tej natury, co pewnie w konsekwencji powoduje tą całą zmianę w podejściu do oczekiwań wobec nawet tej części wizualnej ogrodu, do tej bioróżnorodności. Również funkcją jest uprawa żywności, czyli różne przydomowe warzywniki i sady. Czyli grządki podniesione, to na pewno, skrzynki na zioła, to też na pewno, bo to chociażby nawet dla samego aromatu, zapachu jest wartościowe i fajne. Można sobie zerwać miętę, wrzucić do wody z własnego tarasu, więc to jest niewątpliwy plus i zawsze jakby taki element się w projektach pojawia. Ale również sady, jakieś kilka drzewek owocowych, jakieś miejsce na to, żeby te sady były na miejscu, to też daje dużo radości i jest taka potrzeba, żeby taką roślinność również w ogrodach, żeby taka roślinność również w ogrodach się pojawiała. Funkcje to również zarządzanie wodą, czyli zbieranie i wykorzystywanie deszczówki. I to może być taki zbiornik, jak pokazałam wcześniej, ale bardzo często to jest też w formie takiego ogrodu deszczowego. Ogrody deszczowe, bardzo dużo informacji na ich temat jest na stronie Fundacji Sędzimira, co polecam, różne właśnie zdjęcia, tak jak to, tutaj z jakiejś jednej realizacji. Pełne instrukcje, jak taki zbiornik zbudować, kiedy on powinien mieć dno, a kiedy nie musi, w jakiej odległości od budynku. Wszystkie takie informacje można na tej stronie znaleźć. Zresztą Gdańskie Wody również wydały taką broszurę, w której te wszystkie informacje są. I co też bardzo często obecnie się zdarza tutaj w moim regionie pomorskim, to to, że inwestorzy już mają takie ogrody deszczowe na etapie pozwolenia na budowę zaprojektowane na projektach zagospodarowania terenu, wyznaczone takie miejsca na Kieśniecki, czy właśnie bezpośrednio na taki ogród deszczowy. I w związku z tym, że jest taki zapis, że jest to na rysunku, to inwestorzy też się przekonują do tego, że być może faktycznie warto coś takiego zrealizować i zaczyna się to pojawiać również w ogrodach prywatnych. Oprócz właśnie tych terenów gdzieś miejskich, to również w takich ogrodach prywatnych. I mamy cały zestaw właśnie, tak jak mówiłam, na tej stronie Fundacji Sędzimira, roślin, które się do tego najlepiej nadają, w zależności, czy to będzie okresowo zalewane, czy na przykład na stałe woda. Więc warto też tą wiedzę zdobyć i zacząć to wykorzystywać, zacząć to projektować. Również bioróżnorodność i wsparcie dzikich zwierząt w formie chociażby takich hotelów dla owadów, domków dla ptaków. Tu też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na taką stronę dzicyzapelacze.pl, w związku z tym, że znajdą Państwo tam kompendium wiedzy na temat właśnie dzikich zapylaczy, czyli mówimy tu nie tylko o pszczołach miodnych, o dzikich zapylaczach, o tym, jak taki domek dla owadów powinien wyglądać i tak, żeby one chciały z niego korzystać, bo to jest tutaj bardzo ważne. Takich komercyjnych domków, które można kupić na różnych portalach, jest dużo i bardzo często jest tak, że jest taki domek, on jest taki bardzo ładny, fajnie pasuje do ogrodu, ale się okazuje, że jakby nikt nie chce tam zamieszkać. Pytanie dlaczego, czy to w ogóle nie jest dobry pomysł, żeby coś takiego robić?
Okazuje się, że powód jest inny. Po pierwsze, nieodpowiednio dostosowane te miejsca bytowania dla tych owadów. One mają swoje preferencje i jakby jeśli coś nie spełnia tych ich oczekiwań, to z tego nie korzystają. I również to, czy one w ogóle występują w okolicy, bo no skąd mają wiedzieć, że taki domek gdzieś jest i na nie czeka. Więc w związku z tym powinniśmy się tutaj najpierw dokształcić, korzystać ze sprawdzonych stron w tym zakresie i nie kupować niesprawdzonych właśnie tego typu domków. Również oczka wodne dla płazów czy poidełka. W przypadku poidełek to, tak jak tu widać na tym zdjęciu, owady, które chcą się napić, one nie zawsze mają dostęp do tej wody. Jeśli mamy takie poidełko, gdzie jakby ten owad nie ma w jakiś sposób sobie stanąć, żeby się nie utopić, to można wsypać po prostu kamyki do tego poidełka, tak żeby one same sobie na tym kamyczku mogły tej wody się napić bez ryzyka utopienia się. Więc taka porada. Korytarze ekologiczne dla małych ssaków. Już o tych korytarzach wspominałam. I adaptacja do zmian klimatu, czyli dobór roślin odpowiednich na ekstremalne warunki pogodowe, które się coraz częściej u nas można zaobserwować. Tutaj też w związku z tym, że mamy takie okresy bardzo, bardzo upalne i gorące, mimo że mówimy, że ogród możemy zakładać no, prawie cały rok, jeśli ziemia nie jest zamarznięta, czyli takie rośliny sadzone w pojemnikach, tak te okresy tej suszy naprawdę powinniśmy tego unikać. No jest bardzo duże ryzyko, że nie będziemy w stanie, nawet podlewając, tych roślin zabezpieczyć odpowiednio, więc taki termin powinien być wyłączony jakby z realizacji ogrodów. Tworzenie mikroklimatu poprzez odpowiednie nasadzenia, różne systemy cieniowania, ochrony przed wiatrem. I tu znowu mamy wysokie drzewa, może ewentualnie jakieś żywopłoty, jakieś formy w ogrodzie, które jeśli zastosujemy, to dzięki temu będziemy mogli ochronić przed pogorszeniem się warunków niektórych bardziej wrażliwych roślin, które będą w ogrodzie, ale oczywiście nie robimy takich osłon zupełnych ze względu na to, że ten obieg powietrza musi być. Więc w związku z tym postawienie, nie wiem, murów czy bardzo szczelnych żywopłotów też nie jest dobrym rozwiązaniem. Przy żywopłotach zawsze myślimy o tym, żeby nie zaburzyć proporcji w zależności od wielkości tej działki, żeby się nie okazało, że działka jest niewielka, przed tarasem jest bardzo mało miejsca, nie wiem, parę metrów i zaraz na zakończeniu tych paru metrów pojawia się wysoka ściana na, nie wiem, 4-5 metrów, bo tam mamy jakieś, nie wiem, sędziwe tuje. Więc w związku z tym zaburza to proporcje, ale też ma wpływ, poprzez to zaburzenie proporcji, ma wpływ na to, czy w tym ogrodzie się w ogóle odpoczywa. To budzi taki trochę niepokój i wcale nie tworzy wrażenia bezpieczeństwa. A to jest jedna z wielu funkcji żywopłotu. I trendy innowacyjne w projektowaniu ogrodów. I jeszcze a propos tych funkcji, bo tu widzę, że mam akurat takie zdjęcie z oświetleniem ogrodu. Czyli przez to, że te ogrody stały się takie ważne i potrzebne i coraz więcej czasu spędzają nasi klienci w ogrodach, czyli mogą w tych ogrodach pracować, mogą w tych ogrodach jeść posiłki, może tam się pojawić kuchnia ogrodowa, w ogóle z całym systemem, z wodą, z grillem, z piecem do pizzy. Tak naprawdę można tam spędzać bardzo dużo czasu. Wszystkie te funkcje, które byśmy robili w domu, można wykonać również na zewnątrz. Może być basen z prysznicem. Także funkcji jest mnóstwo. I w związku z tym, że też mamy niewiele, ale jednak ciepłe noce, to chętnie spędzamy czas w ogrodzie po zmierzchu. Prawda, latem ten czas jest dosyć późno, bo już naprawdę mocno w nocy, ale w związku z tym, że ten czas również spędzamy właśnie w takich
w takiej porze o zmroku. Fajnie jest mądrze zaprojektować system właśnie ten oświetleniowy. Mówię mądrze, bo też nie o to chodzi, żeby przedobrzyć z tym oświetleniem. Mamy takie zjawisko jak prześwietlenie nieba, jak zaburzenie naturalnych cyklów nocnych, które jest powiązane ze światłem w ogrodzie. I chociażby z tego względu stosujemy to rozważnie, ale też wybieramy odpowiedni dobór barw, czyli unikamy białego światła, a stosujemy raczej takie właśnie jak tu nastrojowe, delikatne światło o barwie tak 3000 kelwinów, 2700 kelwinów. To jest taka najbardziej przyjazna, niezaburzająca procesów barwa światła w ogrodzie. Jeszcze oczywiście fajnie, jeśli też taka jest w salonie, czy w jakimś miejscu, z którego będą inwestorzy przechodzić, nie wiem, z salonu na taras, coś przynieść, czy zanieść. Więc fajnie, jeśli jest też ta spójność oświetlenia tej barwy. Często tak jest, ale często też można zmienić barwę, w sensie przestawienia i w lampach. Część lamp tych zewnętrznych ma taką funkcję, można między 3000 a 2700 sobie to przestawić i barwę dopasować właśnie do tych potrzeb. I w związku z tym, że stosujemy to oświetlenie, możemy tak, po pierwsze zbudować nastrój, po drugie położyć takie wrażenie większego bezpieczeństwa, czyli jeśli mamy jakieś ciemne miejsca w ogrodzie poprzez delikatne lampy, które gdzieś te cienie rozpraszają, tworzymy, że po prostu mamy takie wrażenie, że wszystko mamy w zasięgu wzroku, nie mamy czarnej ściany, w związku z czym czujemy się bezpieczniej. Możemy też światło wykorzystać do różnych bardzo fajnych, malowniczych efektów, podświetlając na przykład drzewka od dołu albo gdzieś od góry, to też daje ciekawy efekt. I najczęściej stosujemy w rabatach, gdzie są wyższe rośliny, często jakieś słupki, czy właśnie na jakichś ścieżkach przy komunikacji, tylko tu zwracamy uwagę na to, żeby nie było takiego efektu ośnienia, czyli jeśli nawet pojawią się gdzieś taśmy LED-owe, to żeby one nie były, czy tam te punkty takie najazdowe, tak zwane lampy, żeby one nie świeciły w oczy, bo one powinny oświetlać coś, a nie nas oślepiać, bo mają pełnić taką funkcję bezpieczeństwa i ułatwiać komunikację. I najfajniejszy efekt jest, jeśli taka lampa nie świeci też gdzieś w próżnię, już pomijając nasze oczy, ale nie świeci gdzieś w próżnię, tylko właśnie podświetla jakąś roślinę, wydobywając jakiś ciekawy akcent, czy nadając jakiejś fajnej atmosfery. I w związku z tym, że te systemy oświetleniowe również stały się takie potrzebne, to również to nawiązuje do tych trendów innowacyjnych w ogrodach. Bo możemy mieć całe inteligentne systemy oświetlenia ogrodu. W ogóle te systemy mogą być ze sobą połączone i jakby sterowanie za pomocą Smart Garden może się odbywać na jednym urządzeniu. Możemy sterować oświetleniem, nawodnieniem, różnymi czujnikami, które możemy mieć zamontowane w ogrodzie. Naprawdę temat jest bardzo ciekawy i rozwojowy i warty zgłębienia. I taki trochę gadżeciarski. No, niektórzy lubią takie innowacje i bardzo chętnie je u siebie stosują. I na pewno jest to temat szczególnie przy nowych inwestycjach, bo może to wymagać dostosowania i połączenia całego systemu. Na przykład w przypadku niektórych lamp LED też są inne możliwości jakby sterowania tym systemem poprzez dobór odpowiednich lamp, więc w związku z tym może się okazać, że całość systemu musi być już tak z taką intencją zaprojektowana i skoordynowana, żeby to wszystko faktycznie działało chociażby w takiej jednej aplikacji, więc to trzeba od razu jakby taką rzecz postanowić. Inteligentne systemy nawadniania, czyli takie automatyczne systemy, które wykorzystują czujniki wilgotności gleby, różne dane pogodowe, aby zoptymalizować zużycie wody i zapewnić roślinom odpowiednie nawodnienie. No i właśnie, o wilgotności gleby to my wiemy, że te systemy już od dawna to monitorują i nie leją wody wtedy, kiedy, nie wiem, jest po opadach, bo są zaprogramowane tak, że w tej chwili właśnie powinno to nawodnienie pracować, tylko mają czujnik wilgotności gleby czy powietrza, ale
super są takie stacje, które wykorzystują dane pogodowe, czyli wiedzą, że deszcz za godzinę spadnie i to wykorzystanie wody będzie jej marnowaniem. W związku z czym znowu wpisujemy się w te wszystkie trendy, bo to jest i innowacyjne, i ekologiczne, i przyjazne roślinom, przyjazne też w wykorzystaniu tej wody opadowej, która właśnie ma wtedy na celu nawodnić nasz trawnik i zapewnić te zasoby wody podziemnej. Więc w związku z tym bardzo, bardzo fajny system, który warto stosować. Oczywiście wtedy, kiedy to jest niezbędne, bo inny kierunek jest taki, żeby się dopasować do tych warunków klimatycznych, w ogóle nie stosować systemów nawadniających, nawadniać w doniczkach, bo tam owszem, nie mamy na to wpływu. Natomiast resztę roślin możemy dobrać do warunków klimatycznych, pogodzić się z trawnikiem, który będzie przesychał, tak jak w krajach śródziemnomorskich w pewnych okresach, a w innych będzie wyglądał inaczej. I jakby do tego się dopasować, albo właśnie stosować systemy, ale już takie, które pozwalają na optymalizację tych wszystkich procesów. Oświetlenie LED, to już wspominałam, że możemy stosować aplikacje mobilne, możemy tworzyć całe nastrojowe efekty świetlne. To jest też oszczędzanie energii. Takie żarówki LED są na pewno długotrwałe, czyli mniejsze zaśmiecanie. Wytwarzają też mniej ciepła niż takie standardowe żarówki, dzięki czemu też jakby nie podgrzewamy tej przestrzeni. Lepiej wykorzystują energię poprzez właśnie tworzenie światła, a nie ciepła. No a te efekty nastrojowe, które możemy tworzyć, to też wszystko w zależności od tego, jaki jest to system, bo standardowo do tej pory musieliśmy stosować to na osobnych liniach, osobnych całych takich strefach. Natomiast te inteligentne systemy pozwalają sterować bezpośrednio lampami, przez co to wszystko może nawet być na jednym kablu, a my możemy osobno każdą z lamp sterować i takie scenerie tworzyć. Także też ciekawy kierunek. Zielone dachy i ściany to też no niby nic nowego, ale warto cały czas o tym pamiętać, że instalacja roślin na dachach i na ścianach pomaga w izolacji termicznej. Poprawia też jakość powietrza i zwiększa powierzchnie zielone, chociażby w miastach, bo tam szczególnie jest to potrzebne. No i te aplikacje do zarządzania ogrodem, czyli właśnie do monitorowania, do sprawdzania, do tworzenia różnych harmonogramów, podlewania i nawożenia właśnie w sposób celowany, czyli dokładnie identyfikujemy potrzeby i dokładnie na tą potrzebę odpowiadamy, a nie po prostu tak więcej, żeby na pewno było dobrze. Te trendy to również roboty ogrodnicze, na przykład właśnie roboty koszące, które cicho pracują sobie w ogrodzie i nie generują hałasów. Analiza danych, IOT, to jest tak zwany internet rzeczy, czyli są wykorzystanie technologii do zbierania danych o warunkach środowiskowych, jak wilgotność, temperatura, nasłonecznienie, analiza tych danych w celu optymalizacji warunków wzrostu roślin. Sztuczna inteligencja, która nas wspiera, myślę na tym etapie jeszcze, nie wypiera, tylko wspiera, którą możemy wykorzystać do różnych narzędzi, nawet my jako projektanci, ogrodnicy, między innymi na przykład do identyfikacji roślin. Są aplikacje, które poprzez skan, czy to liścia, czy kwiatu, pomagają nam rozpoznać, co to jest za roślina, jeśli mamy jakieś wątpliwości. Jest jeszcze taka też ciekawa aplikacja wydana przez Kronen, przez takiego producenta między innymi ziemi ogrodowej i takiej ziemi do podwyższonych grządek, z których osobiście też korzystałam i bardzo sobie chwalę. To jest system Lilik, taki wirtualny doradca ogrodniczy. Ja nie korzystałam, nie wiem, może ktoś z Państwa przetestował i sprawdził, jak to działa i czy jest to przydatne, ale to ma być takie właśnie wsparcie tych wszystkich, jakby takiego doradztwa ogrodniczego. Czyli myślę coś, co dla inwestorów byłoby fajne, bo pewnie Państwo mają już taką wiedzę albo będą mieć z czasem.
jakby taka aplikacja niekoniecznie będzie taka niezbędna, ale myślę, że to jest warte przetestowania, chociażby po to, żeby polecić to do stosowania inwestorom. No i ten smart garden, czyli coś, o czym wspominałam chwilę temu, czyli nowoczesny ogród wyposażony w zaawansowane technologie, czyli różne inteligentne systemy do nawadniania, czyli sterowanie nawet automatycznymi kosiarkami, czujnikami środowiskowymi. To nam optymalizuje pielęgnację i zarządzanie przestrzenią. Te aplikacje mobilne są zintegrowane z internetem i ze Smart Garden, co umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie różnymi aspektami ogrodu. To prowadzi do tego, o czym mówiłam, czyli do oszczędności zasobów, większej wygody oraz poprawy efektywności i zdrowia roślin. Czyli coś, na czym zależy nam, projektantom, również bardzo, żeby ogród się dobrze rozwijał, nawet po oddaniu, jeśli Państwo się zajmują również realizacją, to taki ogród zaopiekowany również przez inwestora, pomimo jakiejś zleconej pielęgnacji, to jest też większa gwarancja na to, że ten ogród będzie się fajnie rozwijał i rośliny będą zdrowo rosły i ten efekt ostateczny będzie dokładnie taki, jaki zakładaliśmy, albo nawet przerośnie nasze oczekiwania. Więc trzymajmy rękę na pulsie, sprawdzajmy, jakie aplikacje powstają i jakie pomagają nam, jeśli chodzi o rozwój ogrodów, ale zawsze trzeba trzymać rękę na pulsie. Mówię tak dlatego, że kiedyś przetestowałam sobie którąś z wersji czata, pytając o, nie pamiętam, taki to był test chyba na wykorzystanie ilgi na skarpach, i było tam pytanie, które ja zadałam, w jaki sposób przygotować grunt, ile roślin na metr, jak zabezpieczyć na skarpie, po prostu taki test. No i zwrotnie uzyskałam informację o sadzeniu batatów, także zawsze musimy tą wiedzę posiadać i weryfikować to, co nam nawet ta sztuczna inteligencja, która bardzo szybko przetwarza, ale też, jak się okazuje, konfabuluje, czyli tworzy różne treści, nie jest w stanie nam powiedzieć, że czegoś nie wie, więc wymyśla. W związku z czym zawsze trzymajmy rękę na pulsie i kontrolujmy te mądrości, przynajmniej póki co, bo być może gdzieś tam kiedyś osiągnie to taki poziom, że będziemy mogli w pełni temu zaufać. Na razie nie, i w związku z czym, i w związku też z całym tematem naszego tutaj spotkania, jak widać, i też ten kierunek, w którym zmierza aranżowanie ogrodów, jest taki, że my, projektując ogrody, musimy posiadać bardzo rozległą wiedzę i być cały czas na bieżąco tego, co się dzieje. Czyli jeśli chodzi o przyrodę, o klimat, o tą bioróżnorodność, o technologię, tych tematów jest bardzo dużo. I pracując, zajmując się ogrodami, możemy już jakby na to nie mieć czasu. A może część z Państwa w ogóle dopiero myśli o tym, żeby projektowaniem ogrodów się zająć. Tak jak mówię, jest to bardzo rozległy temat i wiedza potrzebna do zakładania ogrodów jakby jest coraz większa, tak bym powiedziała, że kiedyś chyba było prościej, jeśli chodzi o projektowanie ogrodów, i faktycznie mógł się zajmować tym każdy, oczywiście z różnym skutkiem, ale teraz staje się to na tyle ważne i poważne, że zachęcam do tego, żeby zgłębiać wiedzę, i tych z Państwa, którzy są zainteresowani ofertą uczelni, zachęcam do wzięcia pod uwagę takich trzech kierunków. To jest właśnie nasz dział podyplomowy, studia podyplomowe, drzewa w mieście, pielęgnacja i utrzymanie, projektowanie terenów zieleni. Te dwa kierunki mamy już potwierdzenie, że startują w tym roku. Na projektowanie ogrodów przydomowych nadal prowadzimy jeszcze nabór, zresztą na wszystkie te trzy kierunki. Mogę Państwu tutaj zagwarantować, że na pewno ta wiedza, którą można uzyskać na właśnie tych kierunkach, będzie adekwatna do czasów,
których żyjemy i staramy się razem z kadrą przekazać dużo swojego doświadczenia i tego, co chociażby też zasygnalizować, nawet jeśli my w czymś się nie specjalizujemy, to zasygnalizować, że coś takiego jest, zachęcić do tego, żeby Państwo również sami tą wiedzę zdobyli, gdzie tego szukać, również pokierować. Także zapraszam do biura rekrutacji, na maile, telefony, jeśli są Państwo zainteresowani lub mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, czy na temat tego webinaru, to też zachęcam do kontakt ze mną, też bezpośrednio poprzez te maile uczelni. Zachęcam do kontaktu. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przepraszam za te początkowe kłopoty. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.